Dzień dobry, nie magisterii. Szymonek, witają. Szymonek ma zadanie 1/2, dodać 1/4. Popatrz, Szymonku. O właśnie. Poczekaj. Tu już nie krój, tu na razie nie krój. Albo przekrój tutaj. Przekrój jednak. Przekrój. Zabieramy to. Nie, albo poczekaj, nie, bo tu nic nie zabieramy. Poczekaj. Mamy zrobić tak. Popatrz, tutaj to zmarzymy. I zobacz. Masz 1/2, no to 1/2, no to jest połowa tortu, prawda? Czyli masz tak, połowa tortu i do tego dokładasz 1/4, czyli ćwiartkę tortu, prawda? Czyli ćwiartkę. I pomyśl, Szymonku, ile to będzie razem, jak to się doda. Jak dołożysz sobie, jak sobie to przełożysz na jeden talerzyk, to ile tam będzie, na tym talerzyku będziesz? 2/4. Wiesz co, na pewno 2/4 będziesz miał? Chyba nie, zobacz. Jak dołożysz do tego... To jest to samo? 2/4 to jest to samo, co 1/2, prawda? Przesuń się, Szymonku, na chwilkę. Zobacz. Jak do tego dodasz to, to się równa. I teraz narysujemy, daj mi na chwilkę czarny, narysujemy na jednym talerzyku, gdybyś to miał. Jeżeli to przyłożysz... Poczekaj. Zobacz. Jak to przyłożymy na jeden talerzyk, narysuj, jaki będzie rysunek na jednym talerzyku, jak sobie to dołożysz do tego. Narysuj tutaj, dobrze? Co tam będziesz miał? Jak, patrz, połówkę tortu malinowego, i dodasz do ćwiartki tortu malinowego, to co będziesz miał na tym talerzyku? Jak sobie przełożysz, jak sobie na ten talerzyk przełożysz ten kawałek czerwony i ten kawałek czerwony, to co tutaj będziesz miał? To nie jest połowa. Szymonku, popatrz. Przełóż sobie na ten talerzyk tak jakby ten czerwony kawałek i ten czerwony kawałek, dobrze? Wiesz co? Ale zrób rysunek. I zamaluj na czerwono to, co będzie na tym talerzu. Jak to się razem przełoży? Jak... 2. No, zamaluj. Zamaluj na tym talerzyku. Co tam będzie? 2/3. No już nie maluj, bo tu już jest zamalowane. Ale słuchaj, czy w tej chwili już przełożyłeś... Poczekaj, Szymonku. Zobacz, czy w tym momencie przełożyłeś wszystko z tego talerza i z tego na ten talerz? Wszystko przełożyłeś? Nie. Co przełożyłeś na razie? 2/3. Poczekaj, którą część przełożyłeś tutaj? Pokaż, którą część przełożyłeś? Szymonku, tutaj na razie nie maluj, tylko popatrz tutaj. Tą część przełożyłeś tutaj. A którą część jeszcze musisz przełożyć? Ale masz czerwony. To musisz jeszcze dołożyć, tak? Prawda? No to dołóż tamtą. 3/4. No zamaluj. No i powiedz głośno to, co powiedziałaś po cichu. 3/4. 3/4, to napisz tutaj. No jeszcze jedno wolę. No to napisz ładnie tutaj 3/4. No to napisz 3/4. Podpisz ładnie tutaj 3/4. Dobrze. Szymonku, popatrz. Więc... Teraz tutaj, jedna druga plus 1/4 to będzie ile razem, jak się doda? 3/4. No to wpisz tu ładnie wynik na czerwono. Wpisz tutaj wynik, dobrze? 3/4, ładnie. Tylko pisz takie cyferki, jak ja piszę, dobrze? Takie mniejsze troszkę. Dobrze, ale może być. Dobrze, wystarczy. Szymonku, posłuchaj. Czyli 1/2 plus 1/4 to jest 3/4, prawda? Daj mi na chwilkę zakręteczkę i to popatrz. To teraz zrobimy taką rzecz. Popatrz. Nie mam czerwonego. A ile to będzie? Zobacz. 1/2. Poczekaj chwilkę. Jak to napiszę to działanie? 1/2 dodać 1/8. O. Potrafisz zrobić rysuneczek do tego? Ja ci narysuję torty. Patrz. Weź na chwilkę rączkę. Dobrze, żeby tu narysować. Dodać. O, i tutaj. I tu są środki. To w czarnym pokrój na odpowiednie części. Tutaj musisz zamalować 1/2, tak? Szymonku, tutaj, na tym torcie zamaluj 1/2. Jak zrobisz 1/2 tortu? Tak? I czerwonym zamaluj 1/2. Tak zakreskuj leciutko. Zakreskuj tylko. O, no to troszkę gęsiej te kreseczki. No jeszcze, no. Dobrze.
I tutaj, tu jest jaka część tortu? Jedna druga. Jedna druga, to podpiszemy. Tu jest... 8. Tak, a tutaj na 8. Potrafisz na 8 części pokroić? Tak. No to pokrój na 8. Tak. O, świetnie. Dobrze. I ile zamalujesz części, żeby była 1/8? Jedna ósma. Zamaluj 1/8. Jedną część zamalujesz. To zamaluj 1/8. Zamaluj. O, świetnie. Dobrze. No i teraz zobacz, Szymanku, teraz zobacz, co zrobimy. Popatrz. Teraz napiszemy tutaj równa się, popatrz. Tu narysuję talerz. Zobacz. O. I na ten talerz musisz dodać to, czyli musisz przełożyć. Przełożyć musisz na jeden talerz i to, i to. To ile tutaj będzie, jak myślisz? 3. No, zobaczymy. Zamaluj tyle, ile trzeba. Tylko wiesz co? Tylko popatrz. Popatrz, bez tego, zobacz. O, tutaj, zobacz. Mam takie pytanie. Czy tak jak ty zamalowałeś, to będzie tyle, co to i to razem? Mhm. Na pewno? Pokaż. Pokaż mi taką rzecz. Tą część, tą jedną drugą, to gdzie ona tutaj jest na tym talerzu? Która to jest ta część? Pokaż ją. O, to jest to, no nie? To jest ta jedna druga, tak? A gdzie jest 1/8? Gdzie jest 1/8? A ten kawałek, który ty zamalowałeś, to jest 1/8 na pewno? 1/4. To jest 1/4. No to dobrze zamalowałeś? Nie. To poczekaj, to my to zmarzymy. Poczekaj. Ja to zmarzę. O, to zmarzę. I jak zrobić, żebyś zamalował naprawdę 1/8? Masz tutaj czarny. Czarny najpierw musisz coś zrobić. Zrób coś czarnym i potem czerwonym. Jak to zrobisz? No, ale nie, poczekaj. Aha, bo ty malujesz na czarno, tak? To wiesz co, może zrobimy inaczej, poczekaj. To zmarzymy na razie tutaj. Na razie, o tutaj w ogóle to... Poczekaj, zmarzę to. I zrobimy tak, popatrz. Tutaj tą 1/8, popatrz Szymanku tutaj na chwilkę. Tą 1/8 ja zamaluję na zielono, no nie? To ty zielonym kolorem tutaj namalujesz tą 1/8. Ale jak to namalujesz? Masz najpierw czarne, żeby pokroić odpowiednio. Jak to pokroisz? O, coś takiego, tak? Ale wiesz co? A skąd wiesz, że to jest 1/8? Jak przekroić, żeby był pewny, że to jest 1/8? To nie jest 1/8. No a ile musisz tutaj dołożyć? Patrz, tu jest 1/8, no nie? To jak to zrobić, żeby była 1/8? Szymonku, jak to zrobić? Wiesz co, poczekaj. Dobrze, dziękujemy. Patrz, Szymonku, zobacz. Ja bym zrobił tak. Popatrz, Szymonku, zobacz. Popatrz tutaj. Ja przekroję ten tort w ten sposób, na ćwiartki, no nie, na ćwiartki. I teraz, jak z tej ćwiartki zrobić 1/8? To co trzeba zrobić, żeby była 1/8? O właśnie, trzeba ją na połówkę przekroić, tak? Dobrze. No i zamaluj tyle, co tutaj, na zielono. Teraz masz zielony, proszę. Świetnie, dobrze. I teraz mam takie pytanie. Czy jak ten kawałek czerwony i ten kawałek zielony przełożysz tutaj, to będziesz miał tyle, co tu zamalowane jest? Na pewno? Tyle. No a jaki to jest wynik? Ile tutaj jest? Jaki to jest ułamek zamalowany? Jak myślisz? Ten tutaj. Potrafisz powiedzieć, jaki to jest ułamek? No to pomyśl chwilkę. Masz chwilkę na pomyślenie. 2/8. Słucham? 2/8? Tu jest zamalowane? 1/8. No, patrz, na zielono jest zamalowana 1/8, prawda? Patrz, tu była 1/8 i tu jest 1/8, prawda? 3/8. No, musisz sobie jeszcze chwilkę popatrzeć. Popatrz sobie dokładnie, dobrze? Nie da się. Nie da się tego powiedzieć, co tu jest zamalowane? Da się. Połówka. No patrz, tu jest zamalowana, pokaż, gdzie tu jest zamalowana połówka na tych obrazeczkach. Gdzie jest połówka zamalowana? W którym miejscu jest połówka? Tu jest zamalowana połówka, dobrze. Gdzie jest zamalowana 1/8? Tutaj. Tylko nie zmazuj. Dobrze. A ile jest zamalowane tutaj razem? Na zielono i na czerwono, łącznie. 3/8? No, popatrz sobie dokładnie. Nie, 3/8. Patrz, ja ci troszkę podpowiem. 6/8.
Dlaczego 6 ósmek? Dlaczego tak powiedziałeś? Aha, bo sobie tak przekroiłeś. No to tak, no to przekroimy, rzeczywiście tu przekroimy i tu przekroimy, prawda? No i zobacz, ile jest zamalowane, tak, dokładnie. 5 ósmych, a no widzisz. No to jaki będzie wynik tutaj? 5 ósmych, to napisz ładnie na przykład na zielono, 5 ósmych tutaj. O, w tym miejscu, dobrze? Tylko takie nieduże, tak jak ja piszę. Najpierw sobie kreseczkę napisz, kreseczkę łamkową, kreskę, tak? I 5 ósmych ładnie napisz, 5 ósmych. No świetnie, brawo, widzisz? Wiesz, takie zadania są w 5 klasie dopiero, wiesz? A ty już zrobiłeś takie zadanie, sam, prawda? Dobrze, brawo. To zobacz, to teraz dostaniesz takie zadanie. Zobacz, od mamusi, zobacz, Szymonku, popatrz tutaj na chwilkę. Od mamusi dostałeś 1/4 bardzo dobrego tortu kawowego. A od tatusia dostałeś 1/8. To dla mnie nic nie daje. Nie daje, ty żartownisiu. A kto ci kupi perkusję? Mama, tak, a kto zarobi na tą perkusję? Mamusia i tatuś, prawda? Także kupili ci tak jakby razem. Zobacz, popatrz, Szymonku. 1/4 plus 1/8, no nie? Ile to będzie tutaj? Zrobimy rysunek, dobrze? Patrz, ja narysuję tutaj jeden tort. O, tutaj. 12 ósmych. No, zaraz zobaczymy. Ja nie jestem taki pewien. 5 ósmych. 5 ósmych? No, ty też nie jestem pewien. Zobaczymy. Popatrz. 6 ósmych? Zobacz. Pokrój tutaj tak, żeby tu była 1/4. O, tu podpiszemy, że tu ma być 1/4, a tu ma być 1/8. Przekrój tak ładnie, dobrze? Żeby była 1/4. Dobrze. I zamaluj na zielono. Albo na czerwono, poczekaj, tu zamalujesz na czerwono. Zamaluj na czerwono 1/4. Tutaj. No, Szymonku, zamaluj ładnie. No, zakreskuj. Zamaluj 1/4. Dobrze. Świetnie. A teraz popatrz. Tutaj pokrój tak, żeby zamalować 1/8. 1/8. To jak przekroić na 1/8? Tak. Dobrze, i poczekaj, i zamalujesz na przykład tym razem niebieskim. O, masz niebieski. Ale poczekaj. Nie czarnym. Masz to czarne. O, a tu masz niebieskim. Zamaluj niebieskim 1/8. Dobrze, świetnie. Dobrze. I popatrz. I teraz jest takie pytanie, nie? Że Monika, twoja siostra, się ciebie pyta. Szymonku, jak dostałeś 1/4 tortu od mamusi i 1/8 od tatusia, to ile masz razem? Czyli przełożymy to na jeden talerz, prawda? Zobacz. Czyli napiszemy tak, tutaj równa się, popatrz. Równa się. Tu zrobimy kółeczko, talerzyk narysujemy. I ile będzie na tym talerzu? Jak przełożysz to i to tutaj. Potrafisz odgadnąć bez rysowania? No to zrób rysunek, dobrze? Że zamalujesz. Poczekaj. No. Coś takiego zrobiłeś. 3/8 będą. To zamaluj tutaj, dobrze? To co trzeba. Zamaluj. Pięknie, no bardzo ładnie. Tak. I zamalujesz, wiesz co? Zamaluj tak. Czerwonym zamaluj tyle, co tutaj. A na niebiesko tyle, co tam. Zamaluj ładnie. Tylko zamaluj, wiesz, czerwonym zamaluj tyle, co było tutaj, dobrze? To, co tutaj, to zamaluj tutaj, dobrze? Teraz, że to przełożyłeś. Przełożyłeś tort truskawkowy tutaj. O, tu przełóż tort truskawkowy. Zamaluj tyle samo. No, jeszcze, przyciśnij troszkę i zamaluj, ale patrz, ile kawałków? O, tak, musisz zamalować, dobrze. A poczekaj. A teraz niebieskim zamaluj ten tort, który ma kolor niebieski tutaj. Domaluj tam jeszcze, ale obok tego, o. O właśnie, świetnie. Świetnie, dobrze. I popatrz, Szymonku. I teraz, jaki jest tutaj wynik? Ile tu zamalowane jest? Zobacz. Bo ty już powiedziałeś. 3/8. No to tutaj podpiszemy 3/8, o zobacz. A ty wpiszesz ten wynik tutaj, dobrze? Wpisz ten wynik tutaj. Napisz tutaj, 3/8. No bardzo, bardzo pięknie to robisz dzisiaj, wiesz? Bardzo pięknie, cię muszę pochwalić. Tatusiowi. Świetnie. Dobrze. O, ja nie jestem pewien, czy Monika by wiedziała takie rzeczy, wiesz? No ale zobaczymy. Potem sprawdzimy. To popatrz. To teraz zrobimy jeszcze, może ja wiem, jaką tutaj rzecz zrobimy. Patrz, może tak? Nazwać? Ty lubisz nazywać, no nie? Może ty.
Ja lubię paluszki. Paluszki? No to, no to możesz zmazać. Dobra. Bo paluszek bardzo dobrze chodzi. Dobrze. Tylko wiesz co? No, dobra. No to zmasz. Zmasz paluszki. Ja poszukam naszej gąbeczki magicznej. O, wiesz co? Popatrz, Szymonku. Weźmy teraz gąbkę. Ty mi się pięknie zmazuj, wiesz? O, ta jest najlepsza. Ta jest najlepsza. O, wiesz jak pięknie, to trzeba przycisnąć troszkę, nie? Wiesz co, tą stronę to nie, bo to o, patrz, ja tutaj, o, tak wezmę szybko i już nie ma, widzisz? O, udało się. A ty paluszkiem popraw i mamy gotowy, prawda? Dobrze. Tutaj. No to popraw tam, gdzie jest, jeszcze nie jest gotowe. Ja to zatykam na zaczkę. Może na drugiej stronie. Z drugiej strony, bo będziemy pisać? No to zobaczymy, czy mamy tu miejsce takie. No, mamy miejsce. Tutaj, no nie? Tu sobie napiszemy, popatrz. To teraz dostaniesz taką zagadkę, że od mamusi dostałeś 3/4 tortu. Zobacz, 3/4. A od tatusia dostaniesz 2/8. Tak jak myślałem. Dwie? Zobacz, tu jest 2/8. To się równa. I ile to będzie? Zrobimy rysunek, no nie? Czy ja narysuję te torty na razie? Poczekaj. O, nie jestem taki pewien. Patrz, tu narysujemy jeden tort. Dodać. 7/8. No, sprawdzimy. Dobrze? Sprawdzimy. No, nie jestem pewien. Zobacz, patrz. Tu będzie 3/4. 3/4. A tu będzie 2/8. 2/8. 2/8. O. Ładnie narysowałem. 2/8. Dobrze. I teraz popatrz. Czarnym mazakiem pokrój te torty. Zamaluj tutaj 3/4, dobrze? Pokrój, żeby był 3/4 po tej stronie. Zrób 3/4. Ale żeby były 3/4. To dobrze. A, 4. To musisz pokroić na ile części? 4. Na 4. No to pokrój ładnie na 4 części. Tu. Tylko wiesz co, to ładnie, weź, czy ja mam pokroić? Wiesz, może ja pokroję. No to pokrój przez środek. Ale przecież ja ci zaznaczę środek, poczekaj. No to zaznacz środek, tak. O, i teraz pokrój ładnie. Tak, pięknie. I tak, świetnie. A tutaj na 8. No to jak to zrobisz na 8? Tak, jak zrobisz na 8? Tak. I tak, dobrze. Daj teraz czarny, bo czarny jest niepotrzebny. Poczekaj, ja zakryję czarny. A teraz tak. Tutaj, Szymonku, tu zamaluj 3/4. Tym czerwonym, zamaluj 3/4. Tylko tak, wiesz co, może ja zamaluję, bo ty byś tam rączką zamazał tamto, nie? Tamten rysunek. 1/4, 2/4 i tutaj będzie 3/4, no nie? A teraz ty zamalujesz na zielono 2/8. To zamaluj 2/8. Tak. I jeszcze tutaj. Świetnie. I 2/8. Dobrze. I teraz popatrz. Popatrz na ten rysunek. I co będzie, jak to przełożysz na jeden talerz? Jak? Ja już to rozumiem. No to ile będzie na jeden talerz? Jak myślisz? O. Tak. Jak to przełożysz wszystko na jeden talerz, to co będziesz miał? 8/8. 8/8, no brawo, napisz tutaj ładnie. Szymonku, tutaj napisz ładnie. 8/8, widzisz, odkryłeś pewną zasadę. Już nie musisz nawet przekładać, nie? Na talerz, tak? No, 8/8, pięknie. 8/8, a to się równa. Napisz jeszcze równa się. I pod spodem tutaj równa się napisz, o tu jeszcze równa się. I popatrz, 8/8 to ile jest całych tortów? 1. No to napisz taką dużą jedynkę. Taką, tylko taką, no, niezbyt dużą. O, właśnie. No brawo, pięknie. Ja cię będę musiał pochwalić, naprawdę. Moniko, Szymonek dodał 3/4, dodać 2/8. I zrobił, że to jest. Ile? Ty wiesz, ile to będzie? 3/4. Jeszcze raz. 3/4 dodać 2/8. 8/8. To jest 8/8. Brawo, Szymonku. Brawo, świetnie. Dobrze. To popatrz. Popatrz. To zrobimy na koniec. Jak będzie wrzeć? Tak. Na koniec tych łameczków zrobimy jeszcze może jeden przykład taki. Jedna. Patrz, tutaj może tu zrobimy. Patrz, 1/3 dodać 1/6. To się równa. No tutaj narysujemy ułamki, te kółeczka.
torty, o, 1/3 dodać, a tu będzie 1/6. Tu są środki. I tutaj, tu zamaluję 1/3, a tu zamaluję 1/6. Dobrze. O, i teraz tutaj pokrój, żeby była 1/3. Jak to pokroisz, żeby była 1/3? Jak to zrobić? Na ile części trzeba pokroić? 3. Na 3, no to pokrój na 3 części. Jak to zrobisz? Tak, tak i tak. No świetnie. I ile musimy zamalować tutaj części? 1. 1, to ja zamaluję już czerwony. Dobrze? 1. No to zamaluj. Ty lubisz zamalowywać, nie? To zamaluj 1 część. Dobrze, brawo, zamkniemy to. A teraz tu ma być 1/6. To na ile części musisz pokroić? 6. Na 6. No to pokrój ładnie na 6 części. Tak, pokroić na 3 i jeszcze, o, jeszcze na półki. Dobrze. I zamalujesz na zielono. Zamaluj 1/6. Masz tutaj, o to. I zamaluj. Świetnie, świetnie, brawo. Brawo, pięknie. No i teraz pomyślmy, ile to będzie, jeżeli to wszystko przełożymy na jeden talerz, nie? O tutaj, patrz, tu będzie ten talerz. 3/6. No, zobaczymy. Myślę, że to może być dobry pomysł. Mówisz, że to będzie 3/6, tak? A dlaczego? Jak byś mnie przekonał? Że wynik... Bo tutaj są 2. Aha, bo sobie tak przekroisz, tak? I z tego, i tutaj jest ileż? Ile szóstych tutaj? 2. Czyli zamiast 1/3 możemy napisać sobie 2/6, prawda? Że to jest 2/6 dodać, a tu jest 1/6, prawda? 3/6. I razem jest 3/6. No brawo, Szymonku, brawo. Czyli nawet nie musieliśmy przekładać, no nie? Tylko od razu wiedziałeś, że to będzie 3/6, tak? No świetnie, brawo. Chcesz jeszcze jedno zdanie, czy gramy w hokeja? Dobrze, proszę Państwa, gramy w hokeja, bo tu nam poszło naprawdę pięknie. To jest materiał z 5 klasy. Zrobił z magnesików taką piękną konstrukcję, takiego pajączka. Ale teraz Szymonek ma tutaj takie zadanie. Proszę Państwa, sam się zgłosił, że... Zobacz, 1/2, popatrz, 1/2 dodać 1/3. I musimy to przełożyć na jeden talerz, tak jakby, no nie? To jakbyś to pokroił, żeby to wszystko było łatwo dodać? Bo ty już tak potrafisz takie sztuczki robić. Co byś tutaj zrobił? Pomyśl, jak to sobie poradzić? Jak byś to rozkroił? To tutaj, to i to, żeby było łatwo dodać. Tu jest środek, no nie? I trzeba dodatkowo pokroić. Tu trzeba pokroić dodatkowo i tu też dodatkowo. Tak, żeby kawałki były tej samej wielkości. No nie? Ja Ci troszkę pomogę, zobacz. Popatrz. Czy ten kawałek, ta 1/2, to jest takiej samej wielkości jak 1/3? Ta sama wielkość? No nie, prawda? Gdzie jest więcej? Tu czy tu? Który kawałek jest większy? Nie. Ten jest większy, nie? A posłuchaj. Zobacz. Czy dałoby się te torty, które są tak przekrojone, tak jeszcze przekroić, żeby części były jednakowe? Tu i tu. Jak zrobić, żeby części były jednakowe? Przychodzi mamusia i mówi tak, o, przyjdą goście i te części są niejednakowe, bo tu są duże części, a tu są małe części. To jak mam się pokroiła nożem, żeby części były tu i tu takie same? Jak byś to zrobił? Na ile części byś przekroił tutaj? Na przykład na 2? Jakbyś przekroił na 2, to byłyby jednakowe części tu i nie. Tu? Nie. A jak? Tu na 3, tak? Tą część na 3, tak? I tą część? Na 3. Na 3. No to ja przekroję na 3, patrz. Tu na 3, o zobacz, na 3. I tutaj też na 3. A tu jakbyś teraz przekroił, żeby się zrównały z tymi częściami? Tą część na ile części? Tą na? Tą zieloną? No, jedną. Znaczy na jedno cięcie, dwie. Na dwie, czyli na dwie, tą na dwie, tą na dwie i tą część na dwie. Na dwie. No dobrze, no i teraz popatrz. Tutaj mamy cały czas 1/2, tak? Ale... Pięć trzecich. Jakich? Trzecich. Wiesz co, pięć rzeczywiście, ale nie trzecich, zobacz. Pięć. Piątych. Pięć, zobacz. Ile teraz jest tutaj cząsteczek w całym torcie? Wszystkich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli wynik jest pięć? Szóstych. Pięć szóstych. O, świetnie. I Szymonek zrobił, że wynik jest 5/6, tak? Tak. Dobrze. Chcesz jeszcze ten przykład, czy sobie tam magnesikami pobawisz? Może. Magnesikami, tak? Dobrze.
Dobrze, to dziękujemy. Dziękujemy. Szymonku.